z moich filmów nazwałem Łowienie z tarasu. Wiecie dlaczego? Patrzcie. To nie fajnie wyjść rano z namiotu i mieć taki widok z pięterka na wodę. To jest to. Moi drodzy, jak widzicie, spędzam czas nad wodą. Jestem ponownie na Paradise Lake. Kolejna moja zasiadka do przygotowania do zawodów, które są niebawem i w których będę brał udział prawdopodobnie, bo jeszcze nie wszystko się może zdarzyć jeszcze, ale w planach mam udział w zawodach, więc jestem na wodę. Rano, bo dzisiaj miało być rozpoczęcie spotkania grupy wędkarstwa w Belgii, ale niestety nie powiodło się ze względu na sinicę na kanale. Zmieniliśmy plany, dlatego skorzystałem z okazji. Spróbuję swoje siły dzisiaj. W ubiegłym tygodniu na tej wodzie odbyły się zawody, kolejna tura. Startowały 4 ekipy. Na stanowisku, na którym obecnie siedzę, siedziała ekipa belgijska. Zdobyli 11 brań, 9 ryb wylądowało na macie.
Także piękny wynik, co? Piękny wynik. Tym bardziej, że nie łowię tutaj na tej wodzie. Udało mi się fajny wynik wykręcić. To był dobry dzień. Mam nadzieję, że taki sam dzień będzie dzisiejsza noc, jutrzejszy dzień i kawałek niedzieli będzie dla mnie. Wszystko się okaże. Zobaczymy. Tymczasem pora postawić zestaw. Postawiliśmy zestaw. Kurwa. Drugi zestaw postawiony pod krzaczek. Kurka pop-up na zestawie. Rolny rig. Zamęcony ziarny kukurydzy. Wysypano kulkami. Kilka kulek dosłownie na zestaw. Ostatnio taka taktyka się sprawdza. Pomiędzy kukurydzą, dlatego że nie tylko przyciągnąć rybę, ale zależy mi na tym, żeby ta rybka sobie tutaj podjadła. W ostatnim czasie mniej wędkarzy przyjeżdża na to łowisko. Trzeba dać troszkę zjeść przed jesienią i się przyzwyczaja. Teraz się zaczyna najlepsza pora. Także niech się tuczą prosiaczki. Nie, postawię jeszcze jeden zestaw na orzech tygrysi. No, zobaczymy. Obstawiam lewą wędkę z najdalszego miejsca, to będzie pierwsza ryba, ale tu się wszystko może zdarzyć. Tak jak mówię, orzech tygrysi pod zeszłym popkiem, ciężary kamień i gruba PV. A teraz niech się dzieje wola. Karpi. Dzisiejszej nocy 3 brania, 3 ryby. Wszystko z jednego miejsca, wszystko na jedną przynętę. Fluo pop-up, ananas. Jako pierwszy zaprezentuje nam się taki maluszek, około 6 kg. Około 6 kg. Piękna rybka, pięknie wybarwiona. Niesamowita. Wspaniała ryba. Takich piękności jest u nas dużo. Zobaczcie. Te kolory. Zdrowiutki piękny karpik. Ma ciekawą łuskę. Muszę zrobić ten znak szczególny. Będzie łatwiej go identyfikować. Jedna łuska ma znaczenie. Taka jest taka specyficzna maseczka. Która się znajduje na grzbiecie i naprawdę się wyróżnia, i to mocno.
To będzie jego znak rozpoznawczy. Pokażę jeszcze z drugiej strony. Fajny maluszek. Przepiękny. Ach, te barwy. Jak ich nie kochać. Pora go wypuścić. Spokojnie, dziko. Wspaniała pogoda, wspaniała oraz za plecami. Mgiełka się unosi nad wodą. To już są oznaki jesieni zbliżającej się. I to pełną parą. Opla. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Da się filmować. No, taki wyścigowy. Poczuł trochę wodę. Wypuszczamy rybkę. Niech płynie. Wygląda na to, że to jest jeden rocznik, ta sama waga. Niestety nie mam takich znaków szczególnych, rozpoznawczych. Wszystko z nim w porządku. Piękny. Inaczej obarwiony. Ale jeden rocznik będzie. Ogromne płetwy przednie. Brak łuski na brzuszku. Pora zaprezentować drugiego misia. Kolejny piękny, te ciemne barwy. Przepiękna rybka. Jeszcze z drugiej strony. A ma jednak znak szczególny. To bardzo interesujący. No i widać. Ciekawa łuska. Kto szuka, nie błądzi. Zobaczcie tą płetwę skrzydłową. Zobaczcie, jaka locha. Jaka wielka. Ma czym zamiatać. Torpeda. Wypuszczamy rybkę.
dzik. Mały, ale dzik. Zobaczcie. Płyń. Przyprowadź. Najlepiej babcie. A znaków rozpoznawczych aż mi upatrzyć. Piękny ogon. Brzuch. I ten ogromny łeb. Ciekawa ryba. Krótki, gruby i wielki łeb. No i te płetwy. Ogromne. Wspaniałe. I świetny ogon, bardzo rozpoznawalny będzie. Chcę sprawdzę, czy był złapany wcześniej. Już go pokazuję. No, posiada kilka blisk, także był łapany na pewno. Jest czysty. Może gdzieś jest udokumentowany, znajdziemy. A teraz. Mały, ale wariat. Sami za chwilę zobaczycie, co to za twór. Króciutki. Brzuch wszystko. Ten ogon. Bardzo rozpoznawalny. No i ten wielki łeb. I ta paszcza. I te płetwy. Pomachaj widzom. Cudo. Jeszcze z drugiej strony pokażę. Powokuj. Obżar się kukurydzy, teraz leci z niego. Leci z niego kukurydza. Tak samo pięknie ubarwiony jak poprzednie. I ten ogon. Wypuszczamy rybkę. Nie ma co go męczyć. Przede mną jeszcze kilka chwil, może jeszcze coś wyjdzie.
tył, krok w tył. Jeszcze pokazać. Nie ucieknij. Teraz pięknie widać, jaki małogon specyficzny. I ta płetwa. Spokojnie. Płyń. I love this game. No nic, teraz przyszedł czas na małe podsumowanie mojej zasiadki. Spędziłem kolejną zasiadkę na łowisku Paradise Lake. Od piątku wieczór do dziś, czyli do niedzieli, do południa. Pierwszej doby nic się nie działo. Były spławy liczne, naprawdę dużo spławów. Ale nic to nie przyniosło. Ryba nie była aktywna, nie brały. Bez pika. Ale oczekiwałem dalej. Wiedziałem, że one przyjdą. A przeważnie tak jest na tym łowisku, że po pierwszej nocy wraca się z pustymi rękoma, a one dopiero przychodzą później. Tak było tym razem. Postawiłem na trzy zestawy. Jeden zestaw, dwa orzechy i kulka pop-up. Fluoananas. Drugi zestaw, kulka Too Spicy z Carpenrola. Swego czasu dała tutaj fajne ryby, a tym razem się nie spisała. No i w jednym najbliższym miejscu miałem postawione klasycznie na Ronnie Rigu dziesiątkę, kulkę Fluoananas Seco Bites pop-up. No i ta wędka dała mi trzy ryby w tej nocy. Wszystko zaczęło się od 11:30, 23:30. Najpierw jedna ryba, potem około godziny 3:00 druga ryba, no i o 5:00 trzecia ryba. Jak widzieliście w filmiku, dwa pierwsze karpie, znaczy dwa pierwsze. Pierwszy był złowiony, ten największy, ten z wielkim łbem i dziwnym ogonem. Dziwnym. Wspaniałym ogonem, bo jest rozpoznawalny. Ten był pierwszy, potem bracia bliźniacy. Jeden rocznik, ta sama waga, 6,5 kilo. Fajne rybki. Jestem zadowolony, bo kolejny raz nie wracam pusto z tej wody. A bywało tak, że bardzo często się wracało bez ryby. Tym razem było inaczej. Leciłem samym ziarnem kukurydzy. Do tego dosypałem na każdy zestaw po garstkę kulek. Kukurydzę leciłem dlatego, że żeby dać tym rybom się najeść, i naprawdę dużo tej kukurydzy zasypałem. Teraz jeszcze na koniec dosypię, niech mają co jeść nasze misiarczki. Trzeba dbać o nie, żeby nabierały wagi, żeby rosły i żeby cieszyły każdego wędkarza. Pokrótce to tyle.
Mam nadzieję, że niebawem wrócę ponownie na tą wodę. Pomyślę o tym. Teraz pora wziąć się za spinning. Bo sandacze zaczęły brać. Zapraszam do śledzenia kanału Wędkarstwo w Belgii bez tajemnic. Prawdopodobnie niebawem zmieni nazwę. Tak się nad tym zastanawiam, żeby była łatwiejsza do zapamiętania. Ale zapraszam do śledzenia, do lajkowania, do komentowania, no i oczywiście do subskrypcji kanału. To dla mnie ważne. Jeszcze chciałbym podziękować właśnie za to, że odwiedzacie kanał, że śledzicie. Jest mi bardzo miło z tego powodu, że podobają wam się moje filmiki. Staram się robić za każdym razem to lepiej, a jestem amatorem totalnym. Zaczynam od zera, uczę się wszystkiego z internetu, podglądam innych. Mój sprzęt wygląda jak wygląda, telefon komórkowy. Ale jak widać, można coś fajnego zrobić w ten sposób, nie trzeba mieć sprzętu za miliony. I mam nadzieję, że każdy kolejny film będzie, każdy kolejny klip będzie jeszcze lepszy i przypadnie wam bardziej do gustu niż poprzedni. Będę się starał z całego serca. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam. Z nad wody. Hej!